Yo, człowieki, z tej strony Burigi. Jesteśmy w grze Epic. To mamy na pamięć i ostatnio padliśmy, dlatego musimy odzyskać, to znaczy odzyskać. Powrócić do momentu, w którym byliśmy. Czyli przedzierać się przez te topery i przez te satyry. Przez tych satyrów, chyba powinien powiedzieć. Chodź tu, głupi nietoperu. Też tu, głupi nietoperu. Okej, okay, głupi nietoper kolejny padł. Okej. Okay. Mogę tu wskoczyć? Mogę tu wskoczyć, panie, panowie. To diametralnie zmienia... Opa, satyr. Pies cię trącał. Trzeba nadal bierzesz po... pierwszy poziom, a może miałem pierwszy, drugi na start. Zero znaczy się. S to statystyki? K? Tak. Poziom, mam jakieś punkty do wydania? Nope. Zbroje, szata, eliksir, wytrzymałość. Trochę tego będzie do zrobienia. Nie masz takiego zasięgu. Żydzie. I pięknie, oko satyra, czyli nasz ulubiony item. I elita satyra, kurna. Biblioteka, tak? Dobra. Nie zapisało się ostatnio, a tu się zapisało. Wejście do biblioteki. Ślicznie. Mamy tutaj zapisaną lokalizację, na przyszłość się pewnie przyda. A że daje nam twórca taką możliwość, to na pewno się przyda. Szczały. Wydaje mi się, że za każdym razem jest to samo w tych skrzynkach. Ostatnio graliśmy, chyba to samo wypadało, nie? Na pewno stój zjadowcy był w tym samym miejscu. Tak, widzę, pamiętam to. Krętacz, chciwiec, pospolity wodzic. Ale ty nic fajnego, ciekawego dla niej nie miałeś, ja pamiętuję to. Ja to pamiętuję dobrze. Ja mam pamięć... Może jakieś niewidzialne przejścia? Znaczy pół ukryte przejście, niewidzialne przejście. O kuźwa, umieram. Czym się tu leczy? Czemu nie mam nic do leczenia? Gdzie są moje tutaj te... O, o, co się nagle pojawiły? O, ale nie chciałem tego robić, gro. Nie, nie, nie. Obie butelki, żem wypił. Żal, ból i rozpacz. Znowu padliśmy. Dobra, ryj tam śmiecie, za każdym razem muszę to widzieć. Co jest F2 w ogóle? Aha, wszystkie bronie się od razu podchody robią. F3 moje poty, F4 moje zaklęcia, F5, F6, F7 coś ze zwierzakiem. Ja już to kminię, ludzie. Dobra, to F1, ja chcę moje podstawowe. To jest wszystko, wszystko stało się jasne w tym momencie, bliska. Nie ma już dla mnie tajemnicy w tej grze, oprócz tych, które są nadal tajemnicą. Skrzydło nie to perza, ślicznie. Dobra, zapalamy wszystko. Okej. Okay. Chodź tu, głupi toperzu. Dziękuję ci. Padłeś jak szmata. Dobra, co tu się dzieje? A tu satyr? Jep, nie, gdzieś nie teleportujesz. 61 kryt wszedł. Pięknie. Szata zjadowcy. Weź po tej... Zbychu, proszę cię. Jeszcze zasięg miałeś, ty szmatu. Ten super unik. Ten to się zna na unika. Oko satyry i to satyra, wszystko cukamy. Dobra. Jep. Unik. Jep. Ten buri to jak je mnie, to nie ma przebacz. Kurwa. Dobra. Tutaj już też dobra. A ja chciałbym ci to sprzedać. Na przykład sprzedać ci moją super tą. Tak, 27 monet. Miecz też ci sprzedam. Łuk i szczały też ci sprzedam. Nie, na razie może łuk i szczały zostawmy. Ale mały szafir, można sprzedać za okrągłą sumkę. Okrągła sumka to 13 monet? Kogoś zryło? Z tej strony to jest okrągłe. Dobra, teraz jestem gotowy na zejście ku... Okej. Okay. Co teraz? Co ten bur, jak on to zrobił? Wszystko miał przewidziane.
Naładź tutaj tą larwę. Bergeister by to zjadł. Ale ja nie jestem byle Grajsem, nie w tym momencie. Teraz jestem Zbychem. O, zapomniałem Siszkę. To się ładnie zrobiło. Lekka włócznia, no właśnie już. Fajnie, fajnie. Chcę to. Pod jedynkę to chcę. Bardzo prawidłnie. Duży zasięg, fajny wygląd. Wszystko co najważniejsze jest w tej broni. A posłuchajcie, czy jakby to teraz walczy? Nie, 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 nie. To się opłaca zawsze, więc po prostu zapaloną tą Zippo. Dobra. Cześć. Cześć, powiedziałem, sprzedaj. Chcę ci sprzedać to. Tak, już mi niepotrzebne. Dzięki. Kup. Różne przedmioty. Masz jakieś mikstury? Świeczka. Poza mi świeczka, zły ochrony przed atakami fizycznymi. Tworzy powłoka ochrona, obsługującą 1/3 obrażeń fizycznych. Wezmę jeden. Jeszcze nie wiem, czy mi się kiedykolwiek przyda, ale wiecie co? Jakiś boss, jeśli w tej grze są bossowie. Musimy tutaj. Czy mogę szybko kliknąć? Mogę. A muszę przestać się ruszać i kliknąć. Dobra, wszystko się zgadza. Czy zapisałem, że tu jest wejść do biblioteki? Nie. Już po raz tysięczny. Wejście do biblioteki. Pięknie, pięknie. Jaram się w ryj. Okej, okay. A teraz zrobimy taki myk. Banany ridirida. Stan gry został zapisany. Co ten bur jest przebiegły? A, w końcu się udało wejść na drabinę tak jak chciałem. Dobra, dobra. Tam jest nietoperz, żadnego nie przepuścimy. Zabijaj mnie! Dobra. Zapomniałem włączyć stoper, cholera. Lecimy na oko! Na czuja. Się nagrało trochę tych filmów, się czuje mniej więcej, ile to jest pół godziny nagrywania. Tak, nie zapalę. Znaczy nie papierosa, a ten. O, teraz się będzie długo rozwalało te skrzynki. No dobra. Jakoś to przeżyję. Aureola. Dokładnie, tego chciałem mieć. Przenosi cię po złoty sześcian ducha, można użyć nieskończoną ilość razy. Może być. Prawie złoto przy oczu. Dobra. Pochodnia, coś tu jest? Jest. A nie powierzę, zostaw mnie, jestem zbyt młody. A, dostałeś. Auron jest potężnym artefaktem zaportującym bezpośrednio do leży. Można go zrobić. Okej. Ja to czytam po prostu w sposób niesamowity, ja wiem. Talenciak ze mnie. Czy tam na górze są pająki? Boż. Okej, okay. Chyba nie chcę, żebym tam stał. To jeszcze zanim pójdziemy tam, możemy pójść... Możemy? Możemy. Pójść tutaj w dół, albo tutaj w dół. Patrz jaki jest skryte. Ale przede mną się nic nie ukryje. Strzała. Okej, niech będzie. Tutaj nic, a tutaj mamy, uwaga, lekki sztylet. Często sztylety zadawane są z tyłu zwiększają całkowite porażenie na 50%, zwiększają szansę na uderzenie krytyczne na 10%. To działa tylko na Humona i węże. A co, można się jakoś skradać? Tak jakoś od tyłu zajść to nie jest prosto. Tam jest jakiś stół szalony. Gdzie jestem? Coś tu jest? Tylko takie małe pomieszczenie? A nie, dobra. A, da się zajść od tyłu, zwyczajnie. Okej, tam są jacyś rzeźnicy. Ja nie chcę z nimi się bić. Nie wiem, czy to był dobry pomysł zeskoczyć stąd. A, gdzieś jak ukryta skrzynia? Jestem młodym tej gry. Elixir mieści regenerację, może być. Nie wiem, czy manę, czy zdrowia. Ale kogo to interesuje? 2 lata później, Bully nadal mierzy się z latającym stolcem. Nie ma co, akcja tenga. Zaawansowana technika walki. Okej,
Okej, okay, no nie, no to więcej tych kulek, ja podziękuję, idę w górę. Wiecie co, nie, tak nie będzie. Nie, tak nie będzie. Sprzedałem przecież to. Więc tak będzie. Nie mamy buzdygano, żeby szybciej rozwalać, niestety. Trochę złota. Poczekajcie, ja mam takie dziwne wrażenie, że coś nie tak. Nie ma tu nic? To może w tej grze nie ma ukrytych przejść. No dawaj się zniszczyć, głupcze. Okej. Okay. Aha. Czyli to jest taka droga ewakuacyjna, jakbym... Dobra. Mnie pasuje? To idziemy dalej w lewo. Musimy walczyć z tą kulką śmierci i rozpaczą. No tam się na górze niebieska robi bug graficzny, lol. Piszę do twórców gry, żeby usunęli tego buga, bo się w ogóle grać już nie da. Okej. Okay. O Boże, nie. Twórcy, why? Nie zabijasz mnie! Co się... A level dopiłem! O cholipka! Jak się teraz udaje poziom? K. Broń żywcowa. Wytrzymałość. Mogę? Nie mogę? Eliksiry, zbroje... Ja mam w ogóle punktów 5 aż! Nie mogę. Nie mogę. Czemu nie mogę? Lol, bieda. Dobra, to co jeszcze mogę? Mogę sobie brać kostury, różki, moczugi, topory, kuźwa. Ale chcę po wbroń, że co mam iść. No to na razie tak zostawmy, jak jest. Mogłem sobie łuk rozdawać również, ale nie, chce mi się. Gdy twój poziom zwiększy, dostajesz do Aha, rozumiem. Nie musisz wydawać wszystkich punktów, co poziom możesz się dodawać, ale... Okej. Ale wejście smoka się zaliczył, a ten jaki unik smoka. Te szkielety na ziemi to tak symbolizowały pułapkę kiedyś, a teraz już nic nie symbolizują. Dobra. Uwaga. Stół śmierci i tajemnicy przeznaczenia mocy, której nie rozumiem póki co. Źle napisałem, który. Której nie... Nie rozumiem póki co. Okej. Okay. Zostawimy to na później. To jest takie tajemnicze. Czy tutaj wszystko zbadałem? Nie. Co tam się dzieje? Hej, w ciemności widziałem coś świecącego, może to boneta albo coś u mnie przydatnego. Oto śmierć. Ej, ten... A ten mały to kto wziął? Moją błyskotę zniknął. Ha, ha, ha. Te małe uczciwe złodziaszki biorą co tylko się da. A więc co, dlatego nie znajduję przedmiotów i monet na podłodze? Może jeśli coś opuszczę, znowu się pojawi, będą go kończyć tego drania. Nie chcę walczyć, są wyjątkowo ostrożnie. Pojawią się, jeśli będziesz w pobliżu. Rozumiem. Jeśli zostawisz jakieś przedmioty, zostaną skradzione, możesz odzyskać go zabijając złodziei. Najpierw jednak musisz zrobić takiego opuszczania przedmiotu na widoku. Z widoku. A to ciekawe, posłuchajcie, to jest dobry myk. A tutaj jest do czego wejścia? Klucz do kopalni. Stara kopalnia. Wejście do kopalni. Okej. Teraz ominijmy tamto gówno, jest nieśmiertelne. I chodźmy tutaj.
Jaki jest twój cel? Co? O co ci chodzi? Wspiąłeś się na szczyt wielkiej góry, przebyłeś wieczne chmury i w końcu wyszedłeś do zakazanego zamku. Musisz mieć ku temu jakiś mocny powód. Wielka góra, wieczne chmury? Nie mam pojęcia, o czym ty do mnie rozmawiasz. W jednej chwili byłem u Rika, a w następnej byłem w zamku. Insynuujesz, że ignorujesz powód, dla którego się tutaj znalazłeś? Wiem tyle, że byłem u Rika i nagle pojawiłem się w tym zamku. Nie wiem jednak, jaki jest cel tej przygody. Lecie się zagaduje się do poszukiwaczy przygód w tawernie, ale tutaj to raczej się nie sprawdzi. A może powinien udać się do wyroczni, która wyjawi mi moje przeznaczenie. Ej, Zera, gdzie można tutaj znaleźć jakąś wyrocznię? Nie ma tutaj żadnej wyroczni. Gdyby była, to nie raczyłbym się zagadką z przygłupym śmiertelnikiem. To jasne, gdyby była, na pewno chętnie by się podzielił tą wiedzą. No cóż, pozostaje mi poszukać wskazówek. Yo, yo, ale hita, wam, jestem bogiem tej gry. Mogę tutaj wejść? Mogę, tu są niebieskie larwy w śmierci. A, nie da się skoczyć z drabiny. Można tylko spaść. Ale to będzie ciężkie tam spaść. Co to jest? Witaj, śmiertelniku, nie lękaj się, nazywam się, już nawet nie pamiętam, jak brzmi moje imię. W przyszłości byłem poszukiwaczem przygód, ale pułapki w tym pomieszczeniu zakończyły moją przygodę i życie. Moja nienawiść do tego miejsca nie pozwala mi odejść w pokoju. Na górze znajduje się dźwignia kontrolująca pułapki w tym pokoju. Znajdź ją i wyłącz tą piekielną maszynerię, a jeśli się uda, będę mógł w końcu to opuścić. To miejsce, uważaj na siebie. Jeśli przyjrzysz się, zobaczysz kafle aktywujące pułapki. Ja starałem się ich unikać, ale to się stało moją zgubą. Najlepszą metodą będzie aktywować i odsuwać się w tył poza zasięg pułapek. To musi być straszne dla ćwiczyć tutaj w nieskończoność. Pomóż mu odnaleźć spokój. Jestem poruszony. Odkrywam w tobie zgłębione pokłady altruizmu. To wcale nie ma nic wspólnego z tym, że pokój dosłownie jeży się od śmiertelności jego żelastwa. No to się tak czaje. Jak jakiś... nie wiem, Rumun na zwiadach. A tu nie było żadnej pułapki. Okej. Okay. Zapomniałem wyczuwać, ile to jest pół godziny odcinka, więc zaraz będę go kończył. Ale na razie się wciągnąłem w gierkę, bo dobra jest ta gierka. Kurna, ma coś sobie. Okej, okay, idziemy na górę. Zaraz do naszej śmierci. W menu znajdzie się sekcja poświęcona zadaniom. Ciarki mnie przychodzą. Pochyl się, żeby uniknąć pocisków. Unik śmierci! O kuźwa! To było bardziej przebiegłe, niż bym w życiu przypuszczał. Przeżyję to? Płoniesz. Dzięki za info, game. Okej, leczymy się. Szybciej się lecz, mistrzu! Uff. No, game! Why? No! Czekajcie, jakąś miksturę wykrywania pułapek z ogółem, nie? Jaki bunek to jest? Regeneracji. Było pewne, że coś takiego jak eliksir wykrywania pułapek. Użyj. Umieram! Aaaa! I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Boże, jak ja bym musiał to wszystko powtarzać. O, w pizdu. Dobra, tutaj się z wami żegnam i do usłyszenia, Eldo Prezydento, peace out.